BestfOSOL, nawozy zielone i rośliny okrywowe. Informacje praktyczne. Cześć, nazywam się Michaela i uprawiam rośliny okrywowe i nawozy zielone. W tym filmie dowiesz się, jak uprawić rośliny okrywowe i nawozy zielone oraz dlaczego są one ważnym narzędziem w poprawie stanu gleby. Rośliny okrywowe są uprawiane między zbiorami jednej uprawy głównej, a siewem następnej uprawy głównej. Główne powody uprawy roślin okrywowych to ochrona gleby przed erozją, zwiększenie żyzności gleby, poprawa struktury gleby, ułatwienie infiltracji wody i zachowanie składników odżywczych w górnej części profilu glebowego. Istnieje kilka terminów określających tę praktykę uprawy i można je stosować mniej więcej w tym samym celu. Mogą tutaj występować pewne specyficzne różnice pomiędzy uprawami w zależności od tego, jaki jest główny cel uprawy roślin okrywowych. Kiedy rośliny okrywowe są wprowadzone do gleby, są one zwykle nazywane nawozami zielonymi. W celu uniknięcia utraty składników odżywczych, w szczególności wymywania azotu, stosuje się rośliny do wiązania. Jako rośliny okrywowe wykorzystuje się wiele różnych gatunków, z których każdy ma określone zalety i wymagania. Niektóre są odporne na mróz i przetrwają zimę, inne łatwo zamarzają. Składniki odżywcze pobierane przez rośliny z zielonego nawozu powracają do gleby, aby mogły zostać wykorzystane przez następną uprawę. Dobrze zaplanowany wybór roślin okrywowych poprawia płodozmian. Dobór roślin z wrażliwością na patogeny, inno niż uprawy główne w płodozmianie zmniejszają ogólny potencjał chorób przenoszonych przez glebę. Bazy danych bez fłosol to potężne narzędzia do określenia, które rośliny okrywowe najlepiej pasują do płodozmianu. Widzieliny korzeniowe i dodatkowa materia organiczna dostarczana przez rośliny okrywowe mogą stymulować aktywność drobnoustrojów glebowych i wpływać na skład społeczności drobnoustrojów w glebie. Oba czynniki stabilizują i wzmacniają populację drobnoustrojów, co z kolei może zmniejszyć presję ze strony chorób przenoszonych przez glebę. Jedną z głównych grup upraw okrywowych są różne gatunki traw, w tym niektóre blisko spokrewnione z gatunkami zbóż. Szybko rosną, a niektóre gatunki będą rosły nawet w niskich temperaturach. Nasiona tych roślin są łatwo dostępne we wszystkich regionach Europy. Rośliny okrywowe można wykorzystać nie tylko jako zielony nawóz, ale także do wypasu lub karmienia zwierząt. Większość gatunków traw jest zimotrwała. Inną ważną grupą roślin okrywowych są gatunki z rodzaju brasika. Szczególnie szybko rosną i dlatego są dobre w ograniczeniu populacji chwastów. Niektóre są stosowane w celu zmniejszenia zachorowalności w rotacjach bogatych w zboża, inne w celu uniknięcia wymywania azotu. Niektóre rośliny uprawne z rodzaju brasikas są oziminami, a niektóre są wrażliwe na mróz. Kolejną zaletą gatunków z rodzaju brasika jest to, że wykształcają głębokie systemy korzeniowe typu palowego które pomagają poprawić strukturę gleby. Gatunki bobowate mają tę zaletę, że wiążą wolny azot z powietrza, a tym samym dostarczają ten ważny składnik odżywczy do następnej uprawy głównej. Jako rośliny okrywowe stosuje się kilka gatunków roślin bobowatych od drobno nasiennych koniczyn, przez wyki o średniej wielkości nasion, po bób i fasole z dużymi nasionami. Rośliny bobowate osiągają najlepsze wyniki, gdy zostaną wisiane na początku sezonu i są najczęściej uprawiane w połączeniu z innymi roślinami okrywowymi. Istnieje kilka szybko rosnących gatunków powszechnie stosowanych jako rośliny okrywowe, takich jak facelia, gryka lub nagietek. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych gatunków opublikowano w arkuszu informacyjnym Best Fiosol. Rośliny okrywowe wymagają takiej samej starannej uprawy jak uprawy główne. Dobrze przygotowane stanowisko siewne jest niezbędne dla udanego rozwoju roślin okrywowych. Zastosowanie azotu jest szczególnie ważne w celu zagwarantowania właściwego tempa wzrostu i produkcji biomasy roślin okrywowych. Jednak podobnie jak w przypadku głównych upraw, należy wziąć pod uwagę azot pozostały z poprzedniej uprawy. Przygotowanie stanowiska do wisiewu jest niezbędne dla zapewnienia szybkiego wzrostu i dobrego plonu. Powinno ono być dostosowane do specyficznych potrzeb nasion. Należy stosować zdrowe nasiona o wysokiej szybkości kiełkowania, aby zapewnić pomyślne wschody. Nawadnianie może być konieczne w przypadku upraw wisiewanych latem, szczególnie w przypadku szybko rosnących gatunków, takich jak gorczyca lub sorgo. Dobierając odmiany powinniśmy wybierać te, które są odporne na choroby i szkodniki regionalne, w którym są uprawiane. Niektóre odmiany mają określone cechy, takie jak wysoka zawartość wtórnych metabolitów, które mogą dawać efekt biofumigacji. Więcej informacji na temat biofumigacji znajduje się w specjalnym wideo i w arkuszu informacyjnym. Niektóre rośliny okrywowe lub odmiany zamierają zimą, co ułatwia ich wymieszanie z glebą w następnej wiosny. Takie gatunki i odmiany nie nadają się na wiosnę jako zielony nawóz, ponieważ rozpadną się przed przyoraniem wiosną. Z drugiej strony, rośliny okrywowe uprawiane latem, zwłaszcza w Europie Południowej, muszą być odporne na wysokie temperatury. Z tego powodu wybór odmian dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych jest niezwykle ważny. Ponieważ rośliny okrywowe mogą być również roślinami żywicielskimi dla chorób przenoszonych przez glebę, ich wybór musi być dostosowany do płodozmianu głównych roślin uprawnych, aby zapewnić właściwy plon i dochód z uprawy głównej. Gatunki traw pasują szczególnie dobrze w systemach produkcji warzyw, których nie uprawia się gatunków pokrewnych. Gatunki z rodzaju brasika lepiej nadają się do płodozmianu z roślinami rolniczymi, gdzie z wyjątkiem rzepaku oleistego zwykle nie uprawia się roślin kapustowych. W przeciwieństwie do nich, nie pasują dobrze do systemów produkcji warzyw, zwłaszcza w Europie Północnej gdzie uprawia się wiele warzyw kapustowych. Ostatecznie, to co jest najważniejsze: wybór rośliny okrywowej lub zielonego nawozu zależy przede wszystkim od pierwotnego powodu, dla którego został zasiany. Czy będzie to ograniczenie chorób przenoszonych przez glebę, unikanie wypłukiwania azotu, ochrona przed erozją, zwiększenie zawartości glebowej materii organicznej? Niezależnie od tego, przydatność i efektywność poszczególnych roślin okrywowych z płodozmianem głównych upraw należy sprawdzić za pomocą baz danych pest włosolów.